Wstydu nie macie, koalicja rządząca. 150 dni, dobrze tu przypomniała pani poseł Joanna Borowiak, aby tak ciągle tylko ten PiS rzeczywiście zostawił po sobie po 8 latach polską gospodarkę w znakomitym stanie, zostawił stan bezrobocia. Wiecie, jak doskonale, ludzie mają pracę, ludzie mają pieniądze, ludzie mają zasobniejsze kieszenie. A co wy proponujecie z chwilą, kiedy jest problem, kiedy jest kryzys energetyczny? Ponad 30% Polacy będą płacić więcej. Co w waszej ustawie zaproponowaliście? Co piąte gospodarstwo polskie raptem może otrzyma jakieś wsparcie? Czy myślicie o małych i średnich przedsiębiorcach? Nie, bo po co? Myślicie o swoich? Tak, ich ewentualnie zabezpieczycie. Mówicie tu o kanalizacji, wysilił się pan wiceminister. Dobrze, że wprowadziliśmy Polski Ład inwestycje strategiczne i stąd samorządy mogły ogrom inwestycji kanalizacyjnych przeprowadzić, budować drogi. Polska rośnie w siłę, ale wy ją niszczycie, wy ją zbijacie. Wstyd! Dziękuję bardzo, pani poseł, i zapraszam pana posła Krzysztofa.